Ola, ja się muszę ciebie zapytać, jak u ciebie jest ze słodyczami? Zajadasz czasem? Ja mam to szczęście, że nie lubię słodyczy, słodkich rzeczy, w ogóle nie używam cukru, nie ciągnie mnie do tego i właśnie nie mam tak, że na przykład jak mam zły humor, to mam ochotę na coś słodkiego, no więc to jest dla mnie ogromne szczęście, bardziej lubię jakieś tam słone rzeczy. O Boże, też bym tak chciała. Powiedz, co dzisiaj wybrałaś na tą imprezę, jaką kreację? To jest sukienka, którą ja kupiłam, jak byłam z Chloe w Stanach w trasie koncertowej. Sklep kompletnie jakiś no name. Właśnie poszłyśmy na zakupy i wyszukiwałyśmy takich rzeczy jakichś nietypowych, nieznanych marek, żeby po prostu mieć coś, że pójdziemy gdzieś i okaże się, że nikt inny tego nie ma, bo często w Polsce jest tak, że wybieramy sukienkę gdzieś tam z jakiejś sieciówki, no i idziemy na imprezę, ktoś ma taką samą, więc właśnie wyszukiwałyśmy takich perełek. A jaki masz stosunek do second handów? Bo tam też można znaleźć takie fajne perełki, ale też trzeba umieć szukać, bo tam jest tego sporo i trzeba faktycznie umieć przebierać. Chodzisz czasem? Ja akurat nie chodzę, bo nie mam cierpliwości do tego, żeby wyszukiwać. Nawet jak idę do sklepu, to zawsze bardzo szybko jestem już znużona i tylko patrzę na te jakieś najnowszą kolekcję, wystawione kilka modeli i to już jest koniec moich zakupów. Ale lubię takie właśnie rzeczy oryginalne, gdzieś tam wyszukane, wypatrzone, więc czasami jak na plan stylistka przynosi mi coś i mówi właśnie, że jest z tej drugiej ręki, to ja od razu jaram się tą rzeczą, oglądam i bardzo chętnie ją zakładam. Na jakie trendy stawiasz w tym sezonie, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, jest i boho, i pastele, właściwie wszystko jest. Na co ty stawiasz? Chyba zdecydowanie pastele. U mnie tak najbardziej to widać, ale to też wynika z tego, że nie lubię jakichś krzykliwych kolorów, więc akurat ten trend wpasował się w moje gusta. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.